jestem Adam. Bardzo mi się podoba ten temat, który pisaliśmy. Był o złotej rybce, którą mieliśmy wyłowić. I napisałem o tym, że życzyłem sobie dwa dalsze życzenia, które wykorzystałam na rower i wyścig Formuły 1. Nie mieliśmy długości pracy, ja napisałem jakąś półkę kartki. Ja napisałam o moim marzeniu z dzieciństwa, które już dawno chciałabym, żeby się spełniło, ale to jest niemożliwe. Napisałam tak niedużo, ale bardzo zwięźle, bo ja tak zawsze piszę. Myślę, że bardzo fajnie mi się pisało. Lubię takie konkursy i chodzę co roku. Wasze nazwiska, bo wręczę wam dyplomy, a wy będziecie przynosili mi swoje prace, na które już teraz bardzo, bardzo się cieszę. Jakub Malec. Dziękuję. Jakub Malec. Krzysztof Kanubiec. Może się zostawić. Marek Szumek. Tak, jestem Weronika. Jestem Adriana. Ja jestem Darka. Klara. I jesteśmy z Polskiej Szkoły Poznania w Karwinie w Ryszczacie. Jesteśmy 8 i 9 klasa. Okej, ja bardzo lubię pisać różne teksty. W ogóle nie obchodzi mnie jakby jakie to mają być, po prostu lubię pisać. Też lubię bardzo pisać, lubię wylać sobie myśli na papier. Lubię pisać bardziej horrory. No, ja bardzo lubię pisać jakieś historyczne opowiadania. Bardzo mnie to bawi i jest to takie moje hobby. Bardzo. Poznać to, co myślicie, co wam leży na serduchu, bo taki właśnie temat fajny dla was tym razem przygotowałam. Bardzo proszę, żeby językiem urzędowym był język polski. Może być krótkie, ale musi być rzeczowe, musi być fajne, musi jurorów zainteresować czymś, dobrze? Muszę się z tym kimś przywitać, do kogo piszę, muszę się z nim pożegnać, tak? Pamiętacie o tym, tak? Kochana mamo. Piszę, że ciebie list. Cześć, Józek. Dobra?